Kolejna edycja wyprzedaży garażowej przyciągnęła wielu sprzedających i kupujących. Cykliczne wydarzenie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Zielona Dębica, cieszy się coraz większą popularnością. Na parkingu koło Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji swoje dawne ubrania, książki, zabawki, gry planszowe, biżuterię, ceramikę odsprzedawali ci całkiem młodzi i trochę starsi. Pomysły tak jak zwykle, mamy własne i podsłuchane. Nie ukrywamy tego. Czasami nie trzeba wyważać otwartych już drzwi. Dzisiaj jest wyprzedaż. Dużo jest ludzi, którzy się wystawiają. Nawet ogłosiłam przed chwilą, że będziemy robić taką umowę. Każdy, kto ma swoje stoisko, musi albo chce, albo zrobi zakup też. Podchwycili to. No dzisiaj bardzo szłyby, jak to się mówi, parasole przeciwsłoneczne. Akcja uważam jest bardzo fajna. Powiem więcej, dzisiaj spotkałam się z takimi zdaniami od osób, które no, tutaj mieszkają gdzieś w okolicznych miejscowościach, że bardzo żałują, że tam takich wyprzedaży nie ma. Bardzo, co mi się najbardziej podoba na tych wyprzedażach, właśnie te dzieci, które przywożą swoje zabawki, które świetnie przygotowują swoje stoisko, poprzyklejają ceny. Mało tego, jak przechodzi się koło tego stoiska, to zachęcają. Potrafią po prostu zachęcić, żeby cokolwiek tam u nich kupić. Bardzo fajna sprawa. Uważam, że powinniśmy dalej tą inicjatywę jakby rozwijać. Myślę, że w przyszłym roku zrobimy jeszcze więcej tych wyprzedaży garażowych, bo otrzymujemy bardzo dużo, dużo pozytywnych zdań na ten temat. Danuta Malczak przypomina, że Stowarzyszenie Zielona Dębica to nie tylko wyprzedaże garażowe, ale wiele innych ciekawych inicjatyw związanych z ekologią. We wrześniu, w październiku sadzimy drzewa, promujemy bardzo, zachęcamy do aktywności fizycznej. Ja sama tutaj krzyknęłam, że robię codziennie 10 tysięcy kroków i pilnuję się i wciągam w to ludzi. Porównujemy się, ile masz. Trzeba nas szukać na Facebooku Zielona Dębica. Zapraszamy. Jest dużo interesujących wydarzeń. Zapraszamy. Kolejne wyprzedaże garażowe zaplanowane są na 21 września oraz 30 listopada przed Mikołajkami. Ta ostatnia już nie na powietrzu, tylko w budynku Domu Sportu.